w jaki sposób uniknąć tutaj niszczenia zieleni na Placu Zgody? Wie pan co? Najstarsi górale tego panu i odpowiedzą. No za dobrze nie. Wizytówką Szczecina to na pewno nie będzie. Sama ulica zrobiona w taki sposób, że ciężko jest się wyminąć. Zrobili tak, jak zrobili, że czasami jak postawi się tu jakikolwiek samochód, to już nawet autobus nie może przejechać. No i słupki myślę, że nic nie dadzą, bo to znowu zrobi tylko zamieszanie dookoła, tak? Przede wszystkim należy myśleć o świadomości społeczeństwa, żeby ludzie wiedzieli, gdzie należy, przepraszam za kolokwialność, zastukać, żeby władze naszego miasta Szczecina o to zadbały. Jest taki wydział środowiska, który właśnie tymi sprawami się zajmuje. Tam są wspaniali ludzie, pracują, na pewno pomogą. Człowiek kultury. Kultury. Oczywiście. Jeżeli chcemy mieć ładnie, to wszyscy powinniśmy dbać o to. I chyba o to chodzi. No, Straż Miejska też by miała coś do zaoferowania względem swoich kompetencji, że tak powiem. Powinna na początku zwracać uwagę. Uważam, nie karać, ale zwracać uwagę, no bo my musimy do pewnych rzeczy jeszcze, że tak powiem, dorosnąć. Natura, drzewa, krzewy, kwiaty, to jest piękne. Każdego dnia jest piękne, nie tylko patrzymy na wiosnę, na lato, ale też są rośliny, które i podczas późnej zimy zaczynają wzrastać i też cieszą nasze oko i naszych dzieci milusińskich. To jest bardzo ważne. Ale nie widzi pan jakiegoś, nie wiem, rozwiązania, no bo nowa aleja... Nie widzę żadnego rozwiązania. Nic mi do głowy nie przychodzi. Przy tym sposobie, jak oni tutaj niszczą, jak depczą, pety rzucają i tak dalej. Panie, ze 150 lat jeszcze polski naród musi się uczyć.